Po to. Już. Obrażenia ciężkie. Dobrze, rekin otrzymał ciężkie. Więc w takim razie odporność na ból, on nie ma chyba charakteru. A no tak, czy berserkera. Charakteru ludzi nie ma. Pytanie, czy zwierzakom się zalicza utrudnienia za ten? Pewnie tak. W sumie powinniście zdać morale test, ale jaki z tym? My? Tak, wy. No spójrzmy. Percepcja swoją. Dobra. Kiznim, damy mu 30% utrudnień za to. Jest tu dziaba, gdzie jeszcze? Mogę? I on, tak możesz. To będzie 80% utrudnień, 60% dodatkowych utrudnień laser. A co? Skacze. A, czyli mam... Futu też miała. Czekam, 60 to 150. Dobrze? Fart? Nie, jak to? Fart. Od 160 był fart. Do 160. Za chyba za dwa sukcesy. Czy za trzy? No rzucaj fart. Nie. Niestety, jeszcze zobaczymy, czy rekin się pochwycił. Nie udało mu się to, niestety. Kolejny raz wylądował gdzieś za łodzią. Damen, twoja kolej. Nie wiem, co mogę teraz zrobić. Wiem. Wezmę tasak i spróbuję później rzucić. Okej, chcesz spróbować rzucić, kiedy będzie skakał. Tak. Tak? Dobrze. Rita? Odwracam się i szykuję strzał. Dobrze, czyli w takim razie... Czekaj, w sumie za odwrócenie się to powinien być jeden segment, chociaż... Dobra, niech ci będzie natychmiastowa. No w tamtym strzelałam ten... raz. Aha. No, niech ci będzie jeszcze natychmiastowa. Pójdę ci na rękę na razem. Dobrze. Walter... Walter, rozmawia z psiłką przez telefon. Rekin. Rekin skacze ponownie i próbuje chwycić Damena. Strzelam. Dobrze, strzelaj. Nie, nie zdałam. Niestety. Damen rzuca? A na co mogę rzucić teraz? W momencie? Na rzucanie jedną kostką, jak słyszał. Aha, no tak. Dobrze. I jakie masz obrażenia z tasaka? Z tasaka... Kurde, nie zapisałem. Zapomniałem. Jest dobrze, ile masz siły w takim razie? Budowy. Budowy. 14. Dobra, powiedzmy, że to będą lekkie. Gdy tylko rzuciłeś, tasak wbił mu się w bok, jednak bestia chwyciła cię swoimi szczękami i wpadliście razem do wody. Jesteś ciągnięty przez ogromnego rekina. Otrzymałeś, już ci mówię, obrażenia. Nie, nie krytyczne. Kto wpadł do wody? Lekką. Proszę odporność na ból. Ja? Sorry, ile miałem sukcesów? Tak, dobrze, dwa. Ja? No ja spokojnie zdałem. Zdałeś. W takim razie za lekką, proszę bardzo, 15%. Jesteś pochwycony, Elnasarze, 40, dopóki się nie uwolnisz. Aby się uwolnić, musi otrzymać minimum jedną ranę ciężką, lub zdajesz, że bardzo trudny test budowy, poświęcając na to minimum dwa segmenty. Poczekaj, od nowa. Mam 40%. Tak, ogólnie. I 60, dopóki się nie... Sorry? Tak, 40, dopóki się nie uwolnisz. Możesz spróbować zdać na budowę dwa segmenty minimum, lub ktoś musi zadać mu jeszcze jedną ranę ciężką. Na czym dostałem tą lekką ranę? Złapał cię szczęki, prawdopodobnie tułów. Tak, tułów. Kurde, to mało. Na szczęście. Mogę dać więcej. Nie. Dobrze. Damen, twoja kolej. No to się chcę uwolnić. Dobrze. Test budowy. Normalnie jest to bardzo trudny. Nie. No niestety. Nie udało ci się to, jesteś wciąż pochwycony. Kto teraz? Teraz ty, Rita. To próbuję strzelać.
Tak? Jakie to będą utrudnienia? Jest w wodzie i cały czas ciągnie Damena. Jest gdzieś 4 metry od łodzi, powiedzmy już. I to będą dla ciebie utrudnienia 60 za... Sorry, 20 za pływanie u niego. To strzelam raz. Okej. Okay. Trafiłeś? 20% za pływanie i 20% za ten też 40, czyli to jest już trudne, tak? Tak, trudne. Czyli stałam, bo sobie odejmę. Obrażenia ciężkie, rozumiem? Tak, obrażenia ciężkie. Rekin zaczął miotać się i... Co tutaj mówić? Wypuścił Damena ze swoich szczęk. Damian jest jednak dość daleko od łodzi. I pozostawiając za sobą ślad krwi, bestia zniknęła w głębinach. 40 schodzi mi. Tak, ale pamiętaj, że masz rany na tułowiu. Dość sporo ran, bo kły. Jednak, zęby. Walter, rzuć sobie na rusznikarstwo. W tym czasie musiałeś naprawić. Okay. I na pływanie, Damian, jeżeli masz jeden, przynajmniej nie musisz nawet rzucać. To ja mam. Z moimi chujowymi utrudnieniami. Tak. Nie zdałem, co ty. Zdałem? Daję to futu. Znaczy, czytaj riccie. Czyli to jest na budowę? Tak, na budowę. To zdałem. Zdałeś i dopłynąłeś do łodzi. Pomagam wejść Damenowi. Mhm. I go tam próbuję jakoś zatamować tą krew czy coś. Dobrze, z twoimi utrudnieniami, jak rozumiem, ile to było? 20. Problematyczne. Chyba, że masz oczywiście 4 dzieła słówek. Mam 4, ale jest 20, więc tak czy inaczej problematyczne i nie zdaję. Nie zdałaś, straciłaś ten jeden bandaż. O, nie, czekaj. Jak odejmiesz? Jak odejmę, zdałam, sorry. Dobrze. Nie, jest Damen, nie. Damen 15%, sorry, to była pierwsza pomoc, więc 5. Jeszcze raz na leczenie ran możesz? Ja miałam minus 10 z tego, to tak czy siak już mi zeszło. Dobrze, jakoś cię muszę udupić. Powiedziałem to na głos? Tak. Wiem. Dobrze, daj mi tylko sprawdzić jeszcze, czy to, że nie zdałeś, nie wiąże się na przykład z jakimś zepsuciem broni. Zacięcie bardzo trudne też, o części zapasowe. MG może zadecydować, że potrzebujesz części zapasowych. Hurra! Dobrze, zepsuła się jakaś tam sprężyna w środku, jak próbowałeś naprawić. Zajebiście, jestem bez broni. Dobrze, co robicie dalej? Wiosłujemy, no to ja wiosłuję. Nie. Na kondycję, proszę, Rita. Dlaczego nie? No, Almaser chyba nie mogą... rady. Znaczy, Adamen. Znaczy, chodzi mi o to, że... Mamy pewien problem pod tytułem, że stamtąd mogą jeszcze inne potwory. Dobra, to wypiosujcie, ja ktoś będzie musiał ktoś będzie musiał ten zanurkować. Więc to będzie dosyć niebezpieczne. Stwierdzam fakt. Jedziemy sobie do Nowego Jorku pierdolić na Smallville. Nie, bez takich. Ale trzeba coś wymyślić mądrzejszego niż wpieprzanie się w paszczę lwa. Jakieś propozycje? Mamy może jakieś zwłoki na statku? Nie widzisz żadnych. Ale Damen krwawi, to zawsze coś. Uhu, mam już zwłoki. Nie no, to zły pomysł, żeby go wrzucić i odciągnąć z tamtej twarzy od pływaka. A w ogóle ktoś umie pływać? No ja. Mam pytanie, brał ktoś sprzęt do nurkowania? Walter brał ten No ja tacham cały czas na plecach. Okej. Okay. What the hell? Koszmar robi postać. A. Więc co kombinuje nasza dzielna brygada? Możecie sobie na wypatrywanie wszyscy, spostrzegawczość, jeżeli chcecie. Dobra, to rzucam. Percepcja, jakby ktoś nie pamiętał. Damen? Knak. Chwila utrudnienia, czyli cholernie trudny, więc nie zdaję. Ja też za ile mi zajdą te utrudnienia? Jakie?
Wszystkie. Nie wiem. Zdaję. Chwila, kiedyś. To 10% chociażby ze zmęczenia. Nie. Dobrze, co robicie? Ja mam taki pomysł. Pójdźmy dookoła całe wybrzeże trochę i uciekamy. Słucham. Powiedz jeszcze raz, bo mnie ktoś zagadał. Bo to szybko. Co tam mówiłeś? Żeby opłynąć jakoś to wszystko wybrzeże i stąd po prostu uciekać. Słyszycie? Ni stąd, ni zowąd grom i jakiś piorun uderzający nieopodal. Oh. Tym bardziej musimy uciekać, bo jak się wpatrzymy... Drugi piorun uderzył już przed statkiem. Dobra, płyniemy w drugą. Burza jakby ucichła. Dobra, czyli musimy nurkować. Nurkować w wodzie, tutaj napierdziają pioruny. Interesujące. No patrz, już niebo się rozjaśniło. Może nie pieprznie. To sobie sama nurkuj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Teoretycznie to nie jest złe rozwiązanie, bo ona ma najmniej utrudnień. W sumie. Umiesz nie pływać, co nie? Pływać. Instruuję ją, jak się pływa. Nie mogę jej chociaż jakieś podpowiedzi? Dobrze, niech ci będzie. Wiesz, tak jak żabka robi. Nie żartuję, że... Machaj po prostu jak piesek. Rekiny mi zjedzą. No to... Trudno? To co robimy, o to mi chodzi. Czekamy i czekamy, aż zejdą nam utrudnienia. Mamy ranne... Tak, oczywiście. Co najwyżej Smallville zostanie zniszczone przez... Dobra. Takie tam. Albo zginę ja, albo zginiemy wszyscy, więc... Giniemy wszyscy. Dobra, nie ubieram ten skafander i to wszystko. Próbuję coś jeszcze poszukać na tej łodzi, może coś znajdziemy. Łazisz po całej, tak? No. No, stanąłeś sobie na dziobie i zauważasz jakiś kołowrotek. Na prawo obok ciebie. Na statku, czy tak? Na statku. Przemocowany. No to wołam kolegów i koleżanki. Znalazłem coś tu. Podchodzę i patrzę, co to jest. Kołowrotek z mocną linką. Która jest notabene zanoszona w wodzie. Tak, biorę ten kołowrotek i tak ostrożnie ciągniesz, tak kołowrotkuję, żeby ta linka weszła do nas. No, kręcisz nim tak dość, no, z 5-10 minut, aż w końcu na powierzchni pojawiła się klatka. Taka, w której wchodzą nurkowie. Wygląda na to, że musiała spaść w pewnym momencie i robiła za swoistą kotwicę, przez co statek mógł się zatrzymać. Tak to wchodzi do tej klatki? Zmieszczą się dwie osoby. No cóż. Ubieram ten skafander. Jest jeszcze jeden. Jest jeden skafander pełny, a drugi to jest tylko butla z maską. No to ja zakładam pełny, tak czy inaczej. Przy nich? Gdziekolwiek. Możesz przy nas. Nie! Przecież bo się powietrze będzie marnować. Co? Trochę nie zrozumiałem go. No bo jak nałoży ten skafander, czy nie? Czyby nie będzie? No to nie stoi jako tego skafander, tylko po prostu ubranie, żeby nie żeby ciało nie zmokło tak. Nie wyobrażaj sobie, że to jest jakiś uber strój do nurkowania na nie wiadomo jakich głębinach. No. No to jak już założyłam. To co? Stoisz w nim. No ale to tam wchodzić reszta drużyny. Wystawić wam tego kałacha? No wiesz, też tam postrzelam. Może. To zostawiam im kałacha. O, właśnie jest nieraz.
Wyciągam nóż. Tak. Trzymam go cały czas w ręce i wchodzę do tej kraty. No weszłaś. Damian Walter? Mamy rację, będziemy pilnować, żeby nie spadła za daleko. Chwila, powiedz, ale to jest taka krata, czy to jest, że ono to jest jakieś pomieszczenie, czy to jest po prostu bardziej takie, taka zasłona dla niej? Dla niej. Żeby rekiny jej nie dorwały, wiesz, takie jak nurkowie zjeżdżają. Nie, rozumiem. Nie, bo myślałem, że czy nie byłoby z nią jakiejś łączności, ale... Dobra. Rita, słuchaj. Poczekaj, bo tam jest jakieś... Dałoby jakieś radę, żeby miała sznureczek, który by od nas do niej tam podchodził? Ma sznurek? No to wiesz. Rita, jak coś się będzie działo, to... Ale pytam, czy masz sznurek? Powiedzmy... A, no poczekaj, zaraz coś znajdę. Złączcie sznurówki od butów. Tak, może jeszcze paski. No... Jak się okazuje, że Damian chodzi w japonkach. Pa, knak, knak, knak. Na pewno... nie, dobra, płachty masku więcej nie ma, smutek. No nie, nie mamy sznurka. Rita, jak będzie coś się działo, to krzycz. Ha, ha, ha. Słucha. No właśnie nie bardzo. A nie ma na, nie ma na statku jakiegoś sznurka? Mokro, bo wszędzie jest woda. Na przeszukiwanie możesz. Lina. Z utrudnieniami. Oczywiście. Też coś poszukam. Cholernie trudne. To ja szukam. Dwa. Nie, i tak nie zdałem. Dobrze, Rita, znalazłeś sznurek. Prawdą jest taki, że ma najwyżej 10 metrów. No dobra, jak coś. Więc Rita, słuchaj. Jeżeli będziesz chciała, żebyśmy szybko cię wkołowrotkowali na górę, to pociągnij dwa razy. Jeżeli coś cię będzie... nie wiem, atakowało. To może po prostu szar. Ciągnij, jak coś się stanie. Tak, jak coś się stanie, to napierdzielaj. Dobra. Zerwij. A może ja to przyjmę, że do kostki w razie czego bym umarła, to bym tam nie zgniła na dnie, tylko... Dobra, mogę i zgnić, nieważne. To sobie obwiążę to koło... Troszkę? Kostki. Dobrze, obwiązałeś to koło kostki. I idziemy na dół. Nie, nie słychać myszkniki. Ale ojcze myszczek. Bardzo dobrze. Kontynuując. Opuszczacie ją w dół, tak? Powoli. Bardzo. Tak, bardzo żeby się nic nie stało. Dobrze. Kręcicie ten kołowrotkiem. Kręcicie sobie tak. Uważamy, kilka metrów. Żeby nie zeszł poniżej 10 metrów ten sznurek. To będzie na spryt. Dla obu, jeżeli chcecie ocenić ile metrów już jest. No co ja próbuję? Nie, nie zdałem. Spryt, który? Ile masz odrumień? To nie zdałem. Nie zdałeś. Rita, w pewnym momencie czujesz, że sznurek stał się napięty, a ty jesteś ledwo co pod wodą i jednak nie widzisz jeszcze niczego, co mogłoby ci wyglądać na łódź podwodną, o jakiej mówił Logan. No dobra, to odcinam tą linę. Góra. Sznurek najpierw się naprężył, a potem jakby urwał. Rita, co się tam dzieje? Bo na pewno cię usłyszy. Wiem. Gul, gul, gul. Gul, gul. Dobrze. Opuszczacie ją dalej? Damian? Myślę, że mogła tą linę specjalnie odciąć, żeby spojrzeć coś głębiej. Rzućmy monetą. A masz jakąś? Na pewno mam. No ja mam. 20 centówek centów znalazłem. Dobra. To rzucamy 20 centami i liczymy ile ten. Co? 13 centów wypadło na to, że... Boże, łopie, najpierw się ustala co się... Inaczej, D2, jak jeden to ją wciągamy, a jak dwa to opuszczamy. Opuszczam. Ups. Nadal nie jestem przekonany co do tego pomysłu. No, dobra. Opuszczamy w dół. Dobrze. Opuszczacie ją cały czas. Rita, na dole robi ci się coraz ciemniej. Ocenię, że też może było 20, 30, 40. Przy 40 metrach linka była już całkowicie naprężona.
A ty jesteś gdzieś w połowie, może blisko dna. Nie jesteś w stanie tego ocenić, bo jest cholernie ciemno. Jesteś pod wodą. Gdzieś tam w tle... Gdzieś poza klatką, może 100 metrów od niej, na dnie, tli się jakieś światełko. Zielonkawe. Ojej. Tu się zaczynają schody. To może być ta ryba głębinowa. No dobra, wychodzę na i płynę mogła, tam. Mogłabyś rzucić, nie? Czy można ten stwierdzić? Co? Nic. Nieważne. Płynę tam. Dobrze, otwierasz klatkę i wypływasz, tak? Tak jest. Płyniesz. Cały czas wydaje ci się, że machasz rękoma... A, pływanie. Na budowę. Wow, zdałam. Zdałaś. Płyniesz nieco przerażona, bo wcześniej tak głęboko nie byłaś. Czujesz się nieco dziwnie, bo jednak ten ucisk, różne ciśnienie, a ty jakbyś pływała w pustce, w nieskończoności. Jedynym znakiem tego, że przybliżasz się do swojego celu, jest to, że światełko coraz bardziej się zbliża. W pewnym momencie widzisz zarysy łodzi podwodnej osadzonej na dnie. Światło bije z wizjerów znajdujących się w obłokach. Jest dość spora, bardzo nowoczesna. Ma na kadłubie namalowaną flagę USA. No to płynę tam do łodzi. Okej, okay, płyniesz. Góra minęła już może pół godziny, a jej wciąż nie ma. Nie daje też żadnego znaku. Damen, Walter. A, bo zrozumiałem, że płynie ten, pół godziny do tego statku i nie ma żadnego znaku. Co ona może tam robić? Jak myślisz, Walterze? Aha. Walter chyba ogląda myszkomiki, więc dobrze, Rita. Płyniesz cały czas i proszę na spostrzegawczość. Wypatrywanie. Aby dobra pasja mnie nie opuściła. 7,3. Dałaś? No, znam. Widzisz niedaleko ciebie ławicę pirani, gdzie niegdzie kilka rekinów oraz jakieś dziwne, nieznane ci gatunki ryb wyglądają przerażająco. Niektóre pełzają, inne pływają, a niektóre nawet próbują skakać. Proszę bardzo na lęk, morale. Pięknie. Twardo zamknęłaś oczy i mimo, że twoje serce biło jak oszalałe, z większym pędem płynęłaś do przodu. Nie wiesz, czy płyniesz w dobrą stronę, ale w pewnym momencie uderzyłaś o coś metalowego. Nie z taką siłą, ale po prostu się o to oparłaś. Co to jest? Otwierasz oczy i widzisz, że przyciskasz się do tej namalowanej flagi USA. Jesteś przy łodzi podwodnej. To szukam paliwa. Na zewnątrz? No, chodzę do środka. Dobrze, jak wchodzisz? Pływam. Którędy? Szukam wejścia. Okej. Okay. Pływasz łódź kilka razy? I rzeczywiście, na górze zauważysz, jak to się nazywa, wejście. To wchodzę tam. Musisz pokręcić, aby otworzyć kapsułę, żeby ciśnienie, żeby pomieszczenie napełniło się wodą. Więc proszę bardzo na budowę. Jest to już troszkę za stałe, więc ile masz utrudnień? 20. Mhm. 20, ale jako, że zardzewiałe i leży tam dość długo, będzie to dla ciebie... Ile budowy? Nie zdałam. Nie zdałam. No cóż, włas ani drgnie. To próbuję jeszcze raz. Dobrze, 20 utrudnień za próbę kolejną. Zdałaś?
A jaki to miał być test? Bardzo trudny. Bo... nie zdałam. No niestety nie zdałaś. Szukam drugiego wejścia. No cóż. Proszę bardzo na wypatrywanie. Zdałaś? No, na farcie. Dobrze. Łódź jest ogromna. Pływasz do koni może 10-20 minut. Więc już kolejną godzinę jesteś pod wodą, przynajmniej tak ci się wydaje. I tak. Coś się tknęło, żeby odpłynąć pod skały, o które wyryła ta łódź. Jest tam jakiś dość sporych rozmiarów otwór prowadzący do środka. Próbuję otworzyć. Otwór. To wpływam. Wpłynęłaś i jesteś w jakimś zalanym wodą pomieszczeniu. Jest dość spore. Jest całkowicie zalane, prawda? Tak, całkowicie zalane i są kolejne drzwi ciśnieniowe. To musiała być kiedyś, tak powiem, centrala, bo są tutaj, jak to się nazywa, komputery, jakieś tam sprzęty nawigacyjne. Płynę dalej. No, musisz odprowadzić otworzyć drzwi. No to proszę bardzo drzwi. Na budowę. Trudny. Próbuję jeszcze raz. Okej, okay, bardzo trudny. No, to szukam innych drzwi. Dobrze, teraz w takim razie to będzie... W sumie, dobra, powiedzmy, że jest tam druga para drzwi. Jeszcze raz spróbuję otworzyć. Kurczę. Jeszcze raz? Prawie. No niestety, kolejne drzwi nie ruszyły się z framugi. Co robisz? To próbuję znaleźć kolejne drzwi. Dobrze, to będzie w takim razie, będziesz musiała wypłynąć i poszukać znów. To będzie cholernie trudny na wypatrywanie. Nie zdałam. Niestety nie udało ci się znaleźć żadnego nowego wejścia. Może to na... z powrotem tam? A co? Na... drzwi? Czy do... do łaty. Otworu? No, otworu. Dobrze. W tym czasie rzucę proszę jeszcze na spostrzegawczość. Tylko trudny. Zdałam. Zauważę, że kończy ci się tlen. Została 1/3. W głowie masz myśl, że albo wracasz do klatki i ci kretyni się skapną, żeby cię wyciągnąć, albo teraz natychmiast wchodzisz do środka. Natychmiast wchodzę do środka, nie wiem jakim cudem przebijam. Nie, no nie wiem. Może jakoś dam radę te drzwi czymś rzucić, żeby się otworzyło szybko? No są to dość pancerne. Dobra, wracam. Wróciłeś, jesteś w klatce. Szamocę się w niej. I żeby ten sznurek no, tak bling, bling, bling. Na górze zauważacie jakieś ruchy tej linki. Jakby coś szarpało klatką. Albo coś czuję, że chyba Rita ma kłopoty. Wciągamy? No. Dobra. Wciągnęliście w ostatnim momencie, bo już 2 metry pod wodą skończyło ci się powietrze. Jak dobrze, że was widzę. Co tam widziałaś? No tak, w sumie to nie za dużo. Ale łódź była? Była łódź, ale nie ma żadnego dojścia tam. Wszystko pozamykane. O, że tam mało siłę masz. Być może. Kobiety. Mężczyzna. Kobieta. Ale wracając.
No co robimy z tym fantem, tak powiem? Podą... Powietrze ci gdzie się skończyło. Więc napompować tam nie mamy jak tego. Chyba, że wracamy do bazy i coś znajdziemy. Nie mam pojęcia. Da się sprawdzić, ile tam jest powietrza? No już nie ma. Oczywiście. Jest pusta ta butla, którą Rita ma. Były dwa sprzęty do nurkowania. Ta druga była pusta. A, dobra, czyli te z łódki były puste. Ups. No ha, Słuchaj, ten statek jest w chuj ciężki, co nie? A nie razem nie mówiłem, że ta z łódki jest pusta? A, no co ten debil mówi, Co robicie dalej? Macie tę drugą butlę, którą znaleźliście w... Jak to się nazywa? Wcześniej, w tym miasteczku. Cały czas tachaliście ze sobą, a Walter mają teraz na plecach. Rozumiem, że Rita dostaje tę drugą i lecicie w dół, tak? No to lecę w dół. Dobrze. Wziąłeś tę drugą butlę od Waltera i będzie ci raczej na dłużej starczyła, bo ten licznik różni się od tego wcześniejszego. Tu masz pokazane, że będzie to gdzieś na 4 godziny. No to szybko mnie spuszczajcie i płynę. Damen, Walter? Spuszczamy ją raczej. Dobrze. Została się opuszczona z powrotem na dno. To jest to samo miejsce, w którym byłaś wcześniej. Jeszcze raz napływa, nie? Spanikowałaś i zaczęłaś szarpać się w łodzi. Damen Walter, znowu jakieś poruszenie w klatce. W sumie może z autosy tam coś tam wcześniej też były jakieś, ale... My wyciągamy na wypadek. Przynajmniej ja to robię. Wyciągnęliście przerażoną Ritę na powierzchnię. Co tam się stało? Ja tam więcej nie płynę. Ale co się stało? Ta woda mnie przeraża! A wcześniej było dobrze. No bo wcześniej mnie nie przerażała. Aha. No jest już tak mniej więcej 15, 16 może. Słonko świeci nieco zachmurzone. Po mgle nie ma już ani śladu. To chcę wyjść, rozebrać się z tego, z tej butli. Tak. I po prostu odpocząć. Dobrze, ile odpoczywasz? Tak, żeby całe to zmęczenie po tym pływaniu mi odeszło. No, koło godziny 20, gdy już zgłodniałeś i byłeś spragniona, jak reszta drużyny, siły, no, odpoczęłaś od tego pływania, czy już lepiej strach przeminął. No to jem, piję, biorę lek. Mhm. Chcę nic mówić, nie? Ale chyba leki... Dobra, nieważne, bo zabije nas. Bez tego też mogę was zabić. Nie, bo w sumie leki przecież jedzenia raczej są, nie braliśmy. Chyba. Jak nie braliśmy? Braliście plecaki przecież. A no tak, dobra, nieważne. To też nie piję. Ty też, Walter, jeżeli nas słyszysz, to też to zrób. I idę dalej spać. Dobrze. I żeby wstać, skoro świt. Idziesz spać, a reszta? Ja trzymam wartę. Dobrze, ile? No, tak do trzeciej w nocy postaram się jakoś dotrwać. Dobra, i budzisz potem Ritę czy Waltera? Waltera. Okej.